Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Biblii z serii Ożywienie i Reformacja. Dzisiaj wraz ze mną są Klaudia, Janusz, Łukasz, a dzisiejsze studium będzie poświęcone wpływie przebaczenia na ożywienie. Zaczniemy nasze studium Biblii od modlitwy, ponieważ przewodnikiem i pomocnikiem w studiowaniu Biblii zawsze powinien być Duch Święty, o którego będziemy chcieli prosić. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny możemy się tutaj spotkać i studiować Twoje Słowo. Dziękujemy za te prawdy, które będziemy mogli studiować. Prosimy o Twojego Ducha Świętego, aby to, co będziemy tutaj mówić, było zgodne z Twoją wolą, żeby nas zbudowało i żebyśmy mogli potem zastosować to w życiu. A prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Powiedzcie mi, czy łatwo Wam się przyznać do błędu, który popełniacie wobec innych osób, przyjść i przeprosić za popełniony błąd? Nie sądzę, żeby komukolwiek było łatwo. Pewnie odpowiedź i milczenie jest potwierdzeniem tego, że jest to chyba problem dla każdego z nas. Że mało kto działa na zasadzie automatu popełnienia błędu i od razu przyjścia, przyznania się do niego, przeproszenia, wyrażenia pewnego rodzaju skruchy przed pokrzywdzoną osobą. Co jest taką blokadą dla naszej chęci rozliczenia się z naszymi błędami? Co powoduje, że mamy te wewnętrzne opory przed wyrażeniem przed kimś skruchy? Nie wiem, to jest chyba takie trochę nasze własne ego, że no jak to, ja się muszę przyznać do błędu, tak, że zrobiłam. Tak ja sobie czasem tak myślę, że ojejku, no to jak ja teraz pójdę i powiem, że ja zrobiłam coś złego, tak, tej osobie. Jeszcze to zależy też od tego, jaka to jest osoba, tak, czy to jest mi bliska osoba, czy to jest ktoś, z kim no nie mam aż tak bliskich relacji. Ale myślę, że najbardziej to jest takie nasze ego, nie, że my tak próbujemy siebie samych gdzieś tam wywyższyć, to on zrobił źle, ja niekoniecznie, albo się usprawiedliwić. Wyznanie czy przyznanie się do błędu to jest najpierw uświadomienie sobie, że coś narozrabiałem, że jest jakiś problem, jakiś błąd, jakaś słabość przede wszystkim, tak? No i tu chyba jest to ten największy problem. Uświadamiając sobie błąd, że jestem słaby, muszę się do tego przyznać wobec drugiej osoby, tak? My w życiu jesteśmy jakby naturalnie nauczeni, że chcemy być lepsi od sąsiada, od kolegi, w rodzinie chcemy być najlepsi, w szkole, wszędzie chcemy być lepsi. Albo żeby lepiej nas postrzegali. I cały PR światowy dąży do tego, żeby pokazać wszystko z lepszej strony. Każdego, pokazać swoją siłę. Tak, pokazać silne strony. Natomiast kiedy przyznajemy się do błędu i prosimy o wybaczenie, tak, a przepraszamy kogoś, uznajemy siebie za słabego. I to jest problem. To nam przeszkadza. No i jest jeszcze kwestia lęku tak samo, że człowiek boi się poznać zakamarki swojej własnej osobowości. Boi się też za bardzo zapędzać w te miejsca, które mówią o nim, jaki jest naprawdę. Czasami lepiej jest prawdę o sobie nie znać, a konfrontacja z drugą osobą zwykle prowadzi do bardzo konkretnych wniosków. I ciężko jest. Mówi się o tym, że człowiek generalnie z tych takich ukrytych lęków najbardziej boi się takiego poniżenia, jakby tego, że ktoś go ośmieszy, że ktoś pokaże, że jego intelekt nie jest wystarczająco sprawny. No i błąd wtedy, jakby przyznanie się do błędu, jest jakby taką obroną przed tym, żeby przypadkiem ktoś nie pomyślał sobie o mnie, że ja zawsze mówię nie do rzeczy albo zawsze jestem niestabilny. Coś w tym rodzaju, jak jest, sądzę. Jest jeszcze taka jedna rzecz, która nam przeszkadza tak na przyszłość. W głowie tak następnym razem on będzie wiedział, że ja jestem taki słaby, nie? Taki, a nie inny. To też źle blokuje.
Na pewno duma bardzo często nam przeszkadza. Na pewno niechęć przed okazaniem swojej słabości. Na pewno problemem czasem jest obawa, że pokazanie przed kimś swojej słabości może przez tę drugą stronę być wykorzystywane w przyszłości. I to jest, a myślę, że jest jeszcze jedna przyczyna. My mamy to genetycznie zapisane, prawda? Jeżeli sięgniemy do historii pierwszych ludzi, to pierwszą reakcją na błąd Adama i Ewy była ucieczka. Pismo Święte mówi o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Że wszyscy popełniliśmy wobec Boga błąd. Mówi też o tym, że grzech, tak jak mówi 59 rozdział Księgi Izajasza, pierwszy i drugi wiersz, grzech oddziela nas od Boga, powodując zaburzenie relacji pomiędzy nami a Bogiem. Skąd więc bierze się inspiracja? Skąd więc bierze się to poczucie potrzeby wyrażenia skruchy wobec Boga, który jest początkiem pojednania z Nim? No, wydaje się, że jest to jedno z najgłębszych doświadczeń chrześcijaństwa. Że tak naprawdę początkiem poznania Pana Boga jest zrozumienie swojej własnej, niestety skrzywionej ludzkiej natury, co jest rzeczą trudną. Dla wielu osób jest to próg nie do przekroczenia. Przyznanie się nawet przed samym sobą do swojej własnej słabości jest rzeczą ciężką. Niektórzy mają jakby chroniczną trudność, prawda, żeby to uznać. To często bywają świetni szefowie, no w tym sensie, że zawsze swoje wyegzekwują w pracy. Koszty to już jest oczywiście inna sprawa i jak inni czują się wtedy, kiedy to się odbywa. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że Bóg z jednej strony pokazuje nam nasz prawdziwy stan. To jest trudne. Ja wiem sam tak po swoich doświadczeniach, że to było ciężkie. Ale z drugiej strony Pan Bóg mówi, że to wyznanie jakby swojej słabości przed Bogiem jest początkiem poznania Boga. Bo Bóg jest dobry. Czyli mówi, że jak pokażesz swoją słabość, to ja się zachowam jak dobry ojciec, matka, prawda? Czyli ktoś, kto nie będzie cię karcił za to koniecznie, tylko ci okaże zrozumienie. Tak naprawdę myślę, że możemy powiedzieć, że no, Pan Bóg nie potrzebuje naszego wyznania, tak? Bo On jakby wie, co my robimy i jak robimy. Natomiast bardziej jest to chyba potrzebne nam, bo w momencie, kiedy ja wyznaję jakiś grzech, to sobie go uświadamiam, tak? Jakby dopóki gdzieś to tam jest, to tak jak w relacjach międzyludzkich, tak? Dopóki sobie nie uświadomimy, że coś musimy zmienić w jakiejś tam relacji, no to nic z tego nie będzie zmiany. Chyba tak samo jest tutaj, że bardziej to mi jest potrzebne, tak? Żebym ja sobie uświadomiła i powiedziała, Panie Boże, zrobiłam to i to źle. Tak? I teraz przychodzę z tym do Ciebie i wiem, że to było złe. Ja myślę, że bo tutaj Łukasz jakby poszedł w stronę mówiąc o chrześcijaństwie, ale odnosząc się do tego pytania, odpowiedź jest bardzo prosta, że człowiek wie o swoich winach z sumienia. Co sumienie mu mówi, tak? Pewnie za chwilę powiemy, skąd się to bierze, tak? Ale każdy człowiek ma sumienie. Jakiekolwiek, ja nie będę tego teraz rozszerzał, ale sumienie. Każdy człowiek wie, że robi źle przez własne sumienie. Dziękuję. To jest ciekawe, że inspiracja do tego, żeby wyrazić prawdziwą skruchę, przychodzi z zewnątrz. W Księdze Dziejów Apostolskich, w 5 rozdziale, w kazaniu, które wygłosił Piotr, znajdują się słowa, które wskazują na to, w jaki sposób to Bóg inspiruje człowieka do pojednania się z Nim. 31 wiersz. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Bóg daje możliwość upamiętania się. Pamiętam takie słowa, które napisał prorok Jeremiasz w 3 rozdziale, 13 wierszu. Tylko uznaj swoją winę, że odstąpiłeś od Boga.
To jest znowu echo tego, co stało się w raju, kiedy to Pan Bóg jako pierwszy zaczął szukać Adama i Ewy, aby rozwiązać problem, który nastąpił w relacji między nimi. Bóg mu zaprasza i mówi tylko uznaj. Pan Jezus obiecał Ducha Świętego, który ma przekonać o grzechu i doprowadzić do skruchy. No właśnie, a czym jest według was prawdziwa skrucha? No, jest wiele elementów. To jest jakby temat naszego studium, więc myślę, że na pewno będziesz miał też więcej szczegółowych pytań w dalszej części. Na pewno teraz można powiedzieć, że prawdziwa skrucha powinna prowadzić do skutków, widocznych skutków. Czyli, że jest to jakby... Pierwszym warunkiem jest uczciwość wobec samego siebie i co też prowadzi do tego, że mamy uczciwość wobec Boga. No, trzeba z odwagą spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, no po prostu zachowałem się podle, tak? Albo źle, zrobiłem nie to, co trzeba. Ludzie na mnie w tej chwili źle patrzą. Ktoś ma do mnie pretensje i ma rację. I nie jest może to udawanie, że tak się stało, bo ktoś inny zawinił, bo zawsze się komuś da przewiesić etykietę, prawda, że coś zrobił nie tak. Bo ludzie są tacy, jak my też są winni. Ale ta skrucha jest taką jakby uczciwą, szczerą dyskusją z Bogiem. I ona powinna prowadzić do, to tylko teraz wspomnę, bo pewnie będziesz też, myślę, chciał o tym później więcej powiedzieć, powinna prowadzić do poczucia pewnego braku. Tego, że jako człowiek zrobiłem źle, nawet czasami nieświadomie, czasami świadomie, i nie wiem za bardzo, jak to naprawić. A nawet jeśli to naprawię, to i tak, co się stało, to się nie odstanie. I że jest potrzebny, jakaś potrzeba spotkania z Bogiem gdzieś pośrodku, zrozumienie wewnętrzne, że ja sam sobie nie wystarczę, prawda? Że jest potrzebny Bóg. Czyli prawdziwa skrucha to chęć zmiany w życiu, prawdziwa skrucha to chęć poszukiwania Boga, czy jeszcze jakieś inne cechy prawdziwej skruchy? Też zrozumienie tego, kim jestem, co zrobiłem, jak. No tutaj świetnym przykładem tej definicji jest apostoł Paweł, zanim stał się prawdziwym chrześcijaninem, po tym, jak był chrześcijaninem. Prawda? W drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale od 9 wersu, możemy tam przeczytać tę historię. Paweł, gorliwy, powiedziałbym fanatyk religijny, z wiarą idzie przez życie i czyni to, w cudzysłowie, co mu sumienie nakazuje. Między innymi wiemy, że zabijał wierzących w Chrystusa, wtrącał do więzienia, chłostał. Różne takie dziwne i złe rzeczy, które wykonywał, wierząc, że spełnia Bożą wolę. Jednak, tak jak tu było powiedziane, że Pan Bóg przychodzi do człowieka, który błądzi, który grzeszy. I spotyka go na jego drodze, staje na jego drodze i mówi: zatrzymaj się. I tak było w przypadku apostoła Pawła. Kiedy ten szedł ze swoją misją, nagle światłość pojawia się z nieba, wszyscy padają na kolana i słyszy głos Jezusa Chrystusa z nim rozmawiający. Świetna konwersacja. Ten pyta: kto jesteś? Ja jestem ten, którego ty prześladujesz, jestem Jezus. Teraz stań, pójdziesz, powiedzą ci, co masz robić dalej? I w tym momencie, w tym jednym momencie on zrozumiał całe swoje życie dotychczasowe, że droga, którą obrał, była zła, grzeszna. I tu jest właśnie ta pokuta, tu jest ta skrucha. Poddaje się. Ale co ciekawe jest w tej historii, że on jakby... Pan Bóg go znał dobrze i zatrzymał go w tej ślepocie, w tym olśnieniu przez 3 dni. Żeby on mógł przemyśleć wszystkie swoje sprawy życiowe. Dokąd? I myślę, że często to jest bardzo podobne do tego, jak my w naszym życiu przeżywamy. Zatrzymujemy się, jakby w efekcie tego grzechu jesteśmy gdzieś tam zatrzymani w naszym życiu, aby przemyśleć, aby zrozumieć,
i aby pójść tą właściwą drogą. I myślę, że to jest świetny przykład. Myślę, że tak. I przykład Pawła to jest także przykład tego, że prawdziwa skrucha to jest nazywanie rzeczy po imieniu, nie szukanie usprawiedliwienia dla, co jest chyba największą przeszkodą w dojściu do skruchy, bo zawsze podświadomość nasza, czy nazywanie tego grzeszną naturą, szuka usprawiedliwienia dla tego, co robimy. I rozwiązanie problemu skruchy zaczyna się od uznania. Ale to jest także gotowość poniesienia konsekwencji tego, co się zrobiło. Ale wydaje mi się, że w tym szukaniu definicji prawdziwej skruchy trochę zaczynamy od końca. Porozmawiajmy o motywacji do prawdziwej skruchy. Jak sądzicie, ta Boża prawdziwa skrucha, jaką motywacją, największą motywacją powinna być inspirowana? No, miłością do Boga. Znaczy, tak mi się wydaje, że nie powinno to być takie interesowne. Także, zrobiłem coś złego, no i teraz sobie myślę, no to może mnie za to spotkać kara, więc wyrażę swoją skruchę, tak? Bo to się zupełnie mija z celem i ta skrucha jest taka, no to trudno nazwać to skruchą, więc wydaje mi się, że tak jak kogoś kocham i albo z kimś się przyjaźnię, albo nie wiem, i po prostu zrobię coś złego, tak? Wobec tej osoby i widzę, że to ją skrzywdziło, tak? To teraz dla mnie motywacją do tego, że idę ją przepraszam, jest to, że właśnie widzę, że osoba, z którą jestem gdzieś tam blisko, po prostu ucierpi. Tak samo tutaj. Taka miłość do Boga, to, że On dał mi tyle, a ja robię coś złego, tak? To jest taka motywacja. Myślę, że jako chrześcijanie to chyba przede wszystkim ciąży na nas ta myśl, ta odpowiedzialność, że znów ranimy, znów krzyżujemy dokładnie Chrystusa. Tak. Dokładnie tak. Myślę, że to jest takim właśnie. Ale jeśli patrząc od strony takiej ludzkiej, to też, kiedy uświadomimy sobie nasze błędy wobec kogoś, to myślę, że skrucha wyraża się w tym, że żałujemy i nie chcemy drugi, czy trzeci, czy piąty, jakkolwiek to liczyć, raz ranić danej osoby, którą kochamy. Po prostu świadomi błędu, zła, mówimy nie chcę tego więcej. To jest właśnie to, co jest w nas. Mnie bardzo uderza też przykład Pawła, bo nie on jeden, ale jego doświadczenie było dosyć ekstremalne spotkanie z Bogiem. Ale to jest, a propos tego, co Janusz też właśnie powiedział na temat tej świadomości, kim jest Bóg. Wiecie, Paweł do momentu, dopóki na drodze do Damaszku nie spotkał Chrystusa, który go zatrzymał dosłownie w pewnym sensie siłą, mówiąc, dlaczego chcesz mi to robić dalej, tak? Sama obecność Chrystusa już go zatrzymała. I on sobie musiał zdać wtedy sprawę z tego, że ten Bóg cierpliwie znosił te wszystkie straszne rzeczy, które on robił przeciwko niemu i tylko mu delikatnie dawał znaki, czy przez usta Szczepana, który umierał w sposób takiego godnego męczennika. Prawda? Mówił, pokazywał, że jego usta były pełne ducha. Mówił, że przebacza prawda, tym, którzy go kamienują. I delikatnie do niego mówił, a Paweł cały czas jakby dążył do tego, żeby zabić w sobie ten głos sumienia. I wreszcie jak spotkał Boga. I to jest właśnie chyba ten najważniejszy moment. Bo dla mnie to nawet nie jest tylko aż sama świadomość, nawet już ukrzyżowania, bo nie wszyscy to rozumieją, przynajmniej na początku. Ale zobaczenie prawdziwego Boga, który jest spotwarzany, o którym się mówi, że nie reaguje na różne objawy zła na tym świecie. Gdzie był Bóg, kiedy się to wszystko działo. I kiedy nagle człowiek spotyka tego Boga, który cierpliwie czeka, z gotową ręką, która chce dać łaskę człowiekowi, to z oniemienia kontaktu z takim Bogiem, człowiek nagle patrząc na tego Boga, patrzy na samego siebie i mówi, przecież ja to wszystko mówiłem i robiłem. I ten kontakt ma taką porażającą głębię odmiany naszego postrzegania swojego ja, że człowiek nie ma nawet odwagi powiedzieć Bogu, że zrobił coś dobrze. I to jest dobre, bo to jest początek nowego życia. Dziękuję. Podsumujmy sobie. Prawdziwa skrucha to jest żal za grzechy motywowany tym, że mam świadomość, że mój grzech powiódł na krzyż Chrystusa, którego kocham. Prawdziwa skrucha to jest nazwanie grzechu po imieniu,
przyznanie się do niego i gotowość poniesienia konsekwencji za niego, chociaż w tym wymiarze wiecznym za ten grzech poniósł konsekwencje Chrystus. Prawdziwa skrucha to jest niechęć, deklaracja do tego, aby odrzucić to, co robiłem do tej pory złego. Myślę, że po tych trzech cechach możemy poznać prawdziwą skruchę, po jej motywacji, deklaracji, no i owocach. Przeczytam wam taką autobiograficzną notkę, czy może takie wyznanie o sobie samym apostoła Pawła. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 15 wierszu, Paweł napisał tak. Doświadczony, to jest jeden z jego ostatnich listów, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Czy nie przesadzał? Nazywając siebie ten misjonarz, lider Kościoła chrześcijańskiego, największym z grzeszników? Prawie kłamał, bo pierwszy był... Nie, pierwszy w sensie wielkości, tak? Nie kolejności. Tak jest. Myślę, że prawdziwa skrucha także prowadzi do tego, że przestaje oceniać i osądzać innych, a patrzę na swój stan i swoją relację z Bogiem. Tak, bo to jest relacja ta osobista, tak? Nic innego się nie liczy. Po prostu ja znalazłem się w tej sytuacji, to ja jestem winny. To... Sama skrucha, tak jak w relacjach międzyludzkich, no możemy żałować czegoś, co zrobiliśmy złego wobec drugiej osoby i tak często jest, tak często spotykam, że są osoby, które żałują popełnionego błędu wobec kogoś innego, ale nie potrafią się pojednać, dlatego że nie umieją za tą skruchą zrobić kolejnego kroku, przyjść i przeprosić, przyznać się do tego błędu. Bóg zaprasza do tego, zaprasza do wyznania grzechu jako tego momentu całkowitego pojednania, ale chciałbym was zapytać o pewną szczególną cechę wyznawania grzechów. Pozwólcie, że posłużę się cytatem z książki Droga do Chrystusa, którą w tym podręczniku Lekcje Biblijne można znaleźć na stronie 49. Posłuchajcie. Prawdziwe wyznanie grzechów jest zawsze szczegółowe i dotyczy określonych czynów. Troszkę skracam tę myśl, jednak każde takie wyznanie powinno być wyraźnie określone, odnosząc się do popełnionych przez nas grzechów. Chcę was zapytać, czy Bóg nie jest zbyt szczegółowy w tym, oczekując od nas tego, aby prawdziwe przebaczenie, prawdziwe wyznawanie grzechów było szczegółowym wyznawaniem grzechów. Nie było wyznawaniem grzechów na zasadzie, Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko, co dzisiaj zrobiłem, ale punktowaniem tego, co zrobiliśmy złego. Przecież Bóg wie o tych grzechach. No po co ta drobiazgowość? Tak jak powiedziałam wcześniej, dla nas, tak, dla naszej świadomości i też dla chyba szczerości tej skruchy, bo powiedzieć przepraszam Cię za wszystko jest trochę prościej niż powiedzieć przepraszam Cię za to, za to, za to i wiedzieć, że to było złe, tak? Oczywiście, tak. Musimy chyba tutaj się odnieść, aczkolwiek autor naszego studium chyba tego nie poruszył. Musimy się odnieść tutaj do przeszłości Izraela, gdzie grzesznik, kiedy przychodził do świątyni z ofiarą, z barankiem, za każdy jeden grzech składał ofiarę. Chrystus umarł za jeden pierwszy grzech Adama. Zresztą całe pismo mówi o tym, że jesteśmy, jeśli jedno przykazanie tylko wytniemy, nie będziemy przestrzegać, jesteśmy winni wszystkiego, bo jesteśmy nieposłuszni, nie spełniamy Bożej woli, jesteśmy winni. To znaczy, że to nie jest obojętne Bogu. Nie ma czegoś takiego jak wszystko. Każdy grzech oddala nas od Boga, stawia, jak jest napisane, zasłonę przed nami, między nami a Bogiem, że głos nie dociera do Boga. Więc musi tu być właśnie coś takiego, że jesteśmy w pełni świadomi, przychodzimy do Boga i mówimy, co się stało. Tak? Jak taki drobny przykład, jeśli wobec człowieka, nie wiem,
ukradłem komuś portfel i przyjdę, powiem, przepraszam, że pożyczyłem od ciebie portfel. No to chyba będzie skwitowane śmiechem z drugiej strony, prawda? To nie tak. To musi być jasno i wyraźnie powiedziane. Jest jeszcze taka jedna rzecz, tak jeszcze uzupełniając już to, co Klaudia i Janusz powiedzieli. Wydaje mi się, że Bóg traktuje wyznanie grzechów także jako terapię. Ładnie tak. I w związku z tym terapia ma swoje, wiecie, no, leczenie ludzi ma swoje konkretne uwarunkowania. Jak się idzie do lekarza i mu się mówi tak, boli mnie palec, boli mnie noga, coś jeszcze w gardle, no to on chcąc, nie chcąc, żeby nas wyleczyć, on to może robić stopniowo, tak? Ale powinien nam dać lekarstwo na każdą z naszych dolegliwości. I Pan Bóg mówi w ten sam sposób. To nie jest, ktoś mógłby powiedzieć, że co to jest za wyznawanie takich grzechów? To jest umartwianie się albo udręczanie. To Bóg jest Bogiem miłości, Bóg tego nie oczekuje. Bóg z miłości właśnie chce, dementując jakby takie myślenie, Bóg z miłości chce, żebyśmy pamiętali, co zrobiliśmy Jemu. Bo przecież nasz grzech uderza bezpośrednio, prędzej czy później, zawsze w Chrystusa. I dlatego mówi, jeżeli przypomnisz sobie ten grzech, będziesz znał jego cenę, będziesz wiedział, co Chrystus zrobił na krzyżu dla ciebie, będziesz bardziej wdzięczny. A po drugie, będziesz lepiej pamiętał na przyszłość, że za ten grzech poniosłeś konsekwencje takie, że się musiałeś przed Bogiem ukorzyć. Może poniosłeś na tej ziemi też jakieś konsekwencje w postaci tego, że ktoś na przykład się obraził na ciebie albo kazał ci płacić odszkodowanie. No i wreszcie będziesz wiedział, że tego, żeby tego nie robić. Ta terapeutyczna strona jest bardzo ważna. Bóg wie dobrze o naszych grzechach. Nie potrzebuje tego enumeratywnego wyliczania przez nas naszych grzechów, ale to jest potrzebne nam, abyśmy uświadomili sobie także poprzez wyznawanie grzechów, co jest naszym prawdziwym problemem. A nie tylko ubierali to w ogólne stwierdzenia, że jesteśmy źli, grzeszni, niedobrzy i niedoskonali. Bo tak w ten sposób można bardzo łatwo rozmyć problem. Zwróćmy uwagę też na to, z czym wiąże się prawdziwe doświadczenie przebaczenia. Ono wiąże się z umiejętnością przebaczania innym ludziom. Pan Jezus, sumując modlitwę pańską, podsumował ją słowami, bo jeżeli wy nie przebaczycie waszym winowajcom, to i wam nie przebaczy Ojciec, który jest w niebie. No, historia, przypowieść o dwóch dłużnikach, którą opowiedział Pan Jezus, pokazuje, że nie zawsze doświadczenie przebaczenia przekłada się na doświadczenie umiejętności przebaczenia innym. Ale chyba ten brak umiejętności bierze się ze złej motywacji czy złej skruchy. Pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, kiedy coś złego zrobiłem mojej koleżance, o czym dowiedziała się moja mama. Pamiętam scenę, kiedy wracaliśmy ze szkoły. Moja mama była nauczycielką i chyba sam się jej przyznałem do tego, że coś takiego zrobiłem. Moja mama zawróciła mnie, ponieważ w dwie różne strony poszliśmy, ja z moją mamą, a dokładnie w drugą stronę moja koleżanka, a zawróciła mnie do tej koleżanki, szliśmy razem do momentu, aż dogoniliśmy ją. I w tym momencie mama powiedziała, no to przeproś koleżankę. Dookoła stała grupka moich rówieśników i czekała na to, co będzie. Więc ja w poczuciu obowiązku spuściłem głowę wewnątrz, taki naburmuszony i oczywiście powiedziałem, przepraszam, ale w mojej głowie pojawiła się myśl, czekaj, ja ci jutro pokażę, myśląc o mojej koleżance. Biblia mówi o prawdziwej i fałszywej skrusze. Już mówiliśmy o cechach prawdziwej skruchy. Mamy kilka postaci w Biblii, które przeżywały fałszywą skruchę. To był Ezaw, to był Judasz. Co charakteryzuje fałszywą skruchę, która prowadzi do fałszywego wyznawania grzechów? Ona trochę wynika ze strachu przed konsekwencjami. Także wiem, że zrobiłem coś złego i wiem, jakie będą tego konsekwencje. Nie wiem, ktoś to się dowiedział o tym, tak? I teraz dlatego skrucha.
Tak, tak. No Judasz chyba trochę tak miał, tak? Że zobaczył, co się stało, może się tego do końca nie spodziewał, że to będzie tak. I dlatego, no ale to, że potem poszedł i się powiesił, świadczy, że to nie była skrucha taka właściwa. To jest jakby jeden element, nie to ten strach przed konsekwencjami. Tak, w porównaniu z prawdziwą skruchą. Prawdziwa skrucha motywowana jest świadomością sprawiania bólu Chrystusowi. Mhm. Fałszywa myśli o sobie. Tak, dokładnie. Boi się konsekwencji. Czy jeszcze jest jakaś różnica między tą prawdziwą a fałszywą skruchą? Ale myślę jeszcze ten, bo tu na przykładzie Judasza to możemy zauważyć, że ten strach jakby, czyli ja to widzę tak, jakby brak, działania Ducha Świętego albo brak tego przekonania, że Bóg mi przebacza, On jest i mnie szuka. Gdyby Judasz w tamtym momencie, on został opanowany przez strach. Strach, który nałożył na niego szatan, powiedzmy sobie wyraźnie. Gdyby w tamtym momencie on jakby nie bał się swoich konsekwencji, zrobił źle, to było straszne, sprzedał człowieka. Uświadomił pewnie sobie, że sprzedał Zbawiciela za marne pieniądze. Nie widział rozwiązania. Właśnie to, co czyni z nami grzech, to nie widzimy rozwiązania, nie widzimy, co dalej. Dlatego może nie chcemy jakby przeskoczyć tego, zrobić kolejnego kroku do Boga. Bo kiedy Bóg przychodzi, to przyjdź do mnie, uznaj tylko. On właśnie pokazuje, że On jest gotowy przebaczyć. Tak? Judasz, w przypadku Judasza tych elementów jakby zabrakło. Nie widział, co dalej. I przez to ta skrucha okazała się po prostu śmiertelną. Mhm. Złą skruchą. Pamiętam taką sytuację na obozie z młodzieżą, gdzie po takiej ostrej, dyscyplinującej rozmowie wobec jednego z uczestników, gdzie praktycznie kwalifikował się do usunięcia, rozeszliśmy się i chłopiec miał pecha. Dlatego, że sąsiadowaliśmy ze sobą namiotami. Wchodząc do swojego namiotu, nie wiedział o tym, że ja jestem w namiocie. I razem z kolegą zaczął podsumowywać tę rozmowę dyscyplinującą i zakończył to takim stwierdzeniem, ale ich zrobiłem w konia. Oczywiście on przed nami się przyznał do winy, wyraził skruchę. No niestety miał pecha, że ja wtedy siedziałem tuż obok. Fałszywa skrucha, prawdziwa skrucha prowadzi do odnowionego życia. Fałszywa skrucha prowadzi do wniosku, udało mi się, upiekło, mogę robić to samo dalej. I myślę, że to jest kolejna różnica. Mówimy o przebaczeniu grzechów. Są takie piękne biblijne słowa, które mówią o dobrych doświadczeniach z wyznawaniem grzechów. W psalmie 32, to jest jeden z dwóch pokutnych psalmów obok psalmu 51 w Biblii. Dawid, który doświadczył Bożego przebaczenia, pisze tak. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. A piąty wiersz. Grzech mój wyznałem Tobie, winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu. W tym psalmie, ale także w psalmie 51 pojawia się wiele takich świadectw Dawida o jego radości z przebaczenia grzechów. Kończąc powoli to studium, powiedzcie mi, jakie uczucia wywołuje w was świadomość wybaczonego przez Boga grzechu? Czy jest to tak, jak mówi ten psalm, błogosławiony, szczęśliwy człowiek, któremu Bóg nie poczytuje winy, któremu Bóg przebaczył grzechy. Co czujecie, kiedy wstajecie z kolan po modlitwie pokutnej, w czasie której wyznajecie grzechy i macie pewność, bo tak mówi Biblia, że ten grzech jest wybaczony? No, to jest bardzo szczególne doświadczenie. Ono jest bardzo intymne oczywiście. To nie jest rzecz, o której mówi się głośno, tylko trzeba doświadczyć. Tej szczerości wyznania grzechów Bogu,
I czasami są takie chwile w życiu, kiedy człowiek sam sobie nie chce przebaczyć. I czuje się tak podle z tym, jak postępował, ale to tak podle, że nawet czasami brakuje mu sił, żeby się modlić do Boga, bo wydaje mu się, że nie zasługuje na nic dobrego. Sam by sobie na pewno nie przebaczył. Czasami jest tak, że też Panu Bogu się pewne rzeczy nie podobają. I kiedy wtedy doświadczymy przebaczenia, Pan Bóg przebacza nam szczerze wyznane grzechy w kontekście wieczności. Konsekwencje tutaj na ziemi, tego nie wiemy. Czasami Pan Bóg odejmuje też konsekwencje tutaj na ziemi, czasami je zostawia. Ale kiedy Pan Bóg połączy przebaczenie grzechów i odjęcie konsekwencji w tym doczesnym świecie, prawda, to doświadczenie jest rzeczą jedną z najniezwyklejszych, jakich ja doświadczyłem w chrześcijaństwie. Poczucie wtedy tej prawdziwej pokory jest najgłębsze. A wdzięczność, jaką się wtedy czuje do Boga, nie da się tego porównać chyba z żadnym innym doświadczeniem. I to wtedy się płacze, nawet mężczyźni, którzy mają twarde, słuchajcie, serca, płaczą, doświadczając takiego przebaczenia. Jest to wielkie doświadczenie i jakże wielka różnica pomiędzy tym fałszywą skruchą, która przecież prowadzi do tylu nieszczęść, do fanatyzmu, hipokryzji, do prześladowań religijnych, gdzie brakuje tego prawdziwego wyznania grzechu. Wiem, że to są takie bardzo intymne doświadczenia. Najkrócej mówiąc, kiedy ja doświadczam Bożego przebaczenia, to mogę znowu spojrzeć w lustro i spojrzeć na siebie. Mhm. I wiem, że mogę zacząć od nowa. I wiem, że mogę zacząć na nowo żyć dla Boga i mogę uwolnić się od poczucia winy. Łatwiej mi jest przebaczyć komuś, ale także udać się z większą ufnością po czyjeś przebaczenie, kiedy zrobię coś złego. Może to zabrzmi tak trywialnie, ale naprawdę czuję się wtedy, że taki wielki ciężar opada. Mhm. Że jest się wolnym od jednej z najtrudniejszych rzeczy w emocjonalnych przeżyciach człowieka, jakim jest poczucie winy. Nasze studium nosi tytuł Ożywienie i wybaczenie grzechów. Więc sumując, spróbujmy znaleźć tę konsekwencję, ten związek pomiędzy chrześcijańskim ożywieniem, ożywieniem życia duchowego, a doświadczeniem przebaczenia. Gdzie widzicie ten związek? Jeśli spojrzymy na słowa Jana z pierwszego listu, z pierwszego rozdziału i tam wiersz 9, czy tam z Biblii Tysiąclecia, to jest właśnie obraz tego, o czym tutaj mówimy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Oczyści, to znaczy, że właśnie wtedy mamy ten spokój błogi, wtedy zaczynamy na nowo i to jest właśnie ożywienie, które się zaczyna. Wtedy zaczyna się ożywienie, bo do tej pory, jeśli człowiek trwa w grzechu, to stoi. Albo inaczej, upadł, tak? Nic się nie dzieje, nic nie pójdzie dalej. Ale kiedy nastąpi to oczyszczenie, to człowiek wtedy, jak ta roślinka, która dostanie wody po długiej suszy, rozkwita i zaczyna żyć, zaczyna być w bliskiej, ponownej relacji z Bogiem. Myślę, że to jest sedno, kiedy popatrzymy na Ewangelię i ludzie, którzy spotykali Jezusa, którym Jezus udzielał przebaczenie, to doświadczenie tego przebaczenia, tego długu, którego nie da się spłacić, bo inaczej tak Biblia mówi o grzechu. A znam z relacji dłużników, jak wielkim doświadczeniem jest uwolnienie z własnych myśli od poczucia, że są komuś winni czegoś, czego nie są w stanie spłacić. Zawsze ci ludzie, którzy doświadczali Bożego przebaczenia, deklarowali chęć pójścia za Panem Jezusem. Czy to był człowiek opętany, czy to był człowiek chory, czy to była kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Zawsze doświadczenie przebaczenia wiązało się z chęcią pójścia za Jezusem i bycia z Nim. Duchowe życie zaczyna się od pojednania z Bogiem.
Duchowe życie zaczyna się od tej skruchy inspirowanej przez Boga. Od tego czasem ze łzami w oczach wyznania grzechów. Żeby poczuć wolność, żeby poczuć lekkość, żeby usłyszeć głos Pana Jezusa, pójdź za mną i zacząć żyć nowym życiem. Czego tak jak Dawid, co wyraził w psalmach, tak jak inne postacie Biblii, tak jak my, tego możemy życzyć każdemu, kto chciałby doświadczyć takiego życia. Podziękujmy Bogu za ten wielki dar przebaczenia, który daje nam i tę pewność Bożego przebaczenia i to, że zaprasza nas do nowego życia. Drogi Boże, jesteśmy wdzięczni, że to Ty wychodzisz naprzeciw nas wtedy, kiedy my robimy coś złego, kiedy grzeszymy i padamy. Że nie oczekujesz na to, aż wypracujemy w nas skruchę, że nie oczekujesz na to, aż wzbudzimy w sobie skruchę, ale dajesz nam Ducha Świętego, który pobudza nas do prawdziwej skruchy poprzez świadomość grzechu i patrzenie na Jezusa, który za ten grzech został przybity do krzyża. Dziękuję za to, że uczysz nas wyznawania grzechów i przyjmujesz wyznane przez nas grzechy i przebaczasz każdy grzech i oczyszczasz od wszelkiej nieprawości. Dziękuję za to, że podajesz nam rękę i zapraszasz do nowego życia, prawdziwego życia. W naśladowaniu Chrystusa, w służeniu Tobie, w doświadczaniu tego, co jest największym i prawdziwym sensem w życiu, do którego nas powołałeś. Daj doświadczać nam tego wielkiego daru i tej wielkiej lekkości płynącej z przebaczenia. Daj doświadczać tym, którzy być może o tym usłyszeli dzisiaj po raz pierwszy, aby prowadzeni, inspirowani przez Ducha Świętego popatrzyli na siebie i popatrzyli na krzyż, wyznali swoje grzechy i doświadczyli tego wielkiego szczęścia, wybaczenia grzechów i rozpoczęcia nowego życia. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za bycie z nami podczas tego studium. Bardzo dziękuję moim współpracownikom, moim przyjaciołom za wszystkie myśli, za wszystkie refleksje i zapraszam na kolejne studium Biblii za tydzień, studium zatytułowane Jedność spójnością ożywienia. Dziękuję.